Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, proszę was przeserdecznie kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Far Cry 5. W poprzednim odcinku udało nam się dojść do regionu 5, uwolnić areszt, jak i też porozmawialiśmy z Sharkiem, który dał nam niesłą zabawę z tymi wszystkimi zombiakami, muszę powiedzieć, eksperymentów 5, jak i skończyliśmy odcinek w momencie, w którym mieliśmy tak jakby kolejne schizy, więc mam wrażenie, że tutaj zaraz 5 przyjdzie i się z nami spotka. To jest raczej bardzo prawdopodobna sprawa. Mamy Sharkiego odblokowanego jako spluwę. Dostałem, to są nowe talenty, bardzo dobrze, ale... And he don't have any love for Eden's Gate. Beggars can't be choosers, I guess. No dokładnie akurat. Ten szef mówi. No i co, zabierze nas? Chyba nas za... O! Okej. Okay. Spodziewałem się, że będzie kaczenka i nas zabierze tam gdzieś do siebie. Tak jak Jacob robił. Wow. No, te arty na ekran ładowany nie mają przepięknych. Tylko długo się na to nie napatrzę, niestety. I know you've heard stories about me. That I'm a liar. A manipulator. That I poison people's minds. Well, let me tell you a different story. A true story. There once was a young woman who had been ostracized by her community, bullied by friends, abused by her family. She took to a needle for help. She was all alone. She wanted to die. And then she met the father. He gave her hope and confidence. The father showed her how special she was. She was full of love and life. He gave her a new family, one that accepted her just as she was. The young woman no longer wished to die. She had been given purpose. One day, the father brought her here. He asked if she had faith in him. He asked if she would be willing to die for him. The young woman, who very much wished to live, was scared. The father told her this was her test. He would have faith in her if she had faith in him. So she closed her eyes and left. The father kept his word. The path to Eden is clear to those who have faith. Walk the path. Go.
niż pomnik ojca, skoro gwiazd jest robiony. Chyba odwołanie do asasyna, mam wrażenie. Więc potrzebuję samolotu, żeby się w niego wbić. Albo helikopteru. Co jest... A, czy jestem centralnie pod tym pomnikiem? Okej. Myślałem, że tutaj znajdę Marszala, ale na to wychodzi, że on jeszcze chyba żyje. Bardzo dobrze. No, w porządku, że nas tutaj wzięła. Przynajmniej już wiemy, że... Te wizy są po prostu przezajebiste. Już mi się bardziej podoba wątek Faith niż Jacoba. Chociaż jego historie wojenne, jak i to wyzwanie takie, żeby zabijać tych słabych przeciwników, aby samemu przeżyć i mieć ten czas na ucieczkę, był też bardzo fajny. Ciekawe mi, jaką historię będzie mieć John. No to wychodzi, że no nie trzeba być mistrzem dedukcji, że właśnie chodziło o Faith, tą dziewczynę, która sięgała po rzecz na S. Akurat zajebista sprawa. Nie wiem, czy dam... Bardzo fajna akcja. Nie wiem, czy model Faith na wysokich, kurczę, ustawieniach tekstur i wszystkiego na wysoki nie podoba mi się w ogóle. Nie mam żadnego pojęcia czemu. Już tutaj mam wszystko na najwyższe wzięte. No, prawie na najwyższe. Obraz, bo ona ma taką dziwną twarz, mam wrażenie. Wszystko jest na wysokie. No kurczę, Bella. Na cholera. Okej, więzień jeden. Coś mi się wydaje, że nie damy go rady tak zniszczyć. Więc musiałbym tutaj znaleźć sklep z helikopterami. Dam radę chyba coś kupić. Muszę tam helikopterem raczej pofrunąć. Chociaż... Kurde, nie wiem, jakby to zrobić. Może bym się jakoś rozpędził helikopterem i bym użył spadochrona albo wingsuitu i bym wyszedł jakoś. Tak też chyba może być. Garaż to nie... Tutaj mamy stanowisko. Oznaczyłbym sobie to zadanie w sumie. Już tutaj jesteśmy. Dobra, jest oznaczone. Ile da nam w ogóle tutaj punktów? 900 aż, ok, a łącznie mam ile? 1500 już. No to szczerze, to jest dość sporo według mnie. Zobaczymy, czy będę mógł tutaj coś kupić, ale wydaje mi się, że chyba mam jeden odblokowany za darmo. Takie mam wrażenie, handluj. Mam, ok. Ha, to są trochę droższe, to niech już będzie ten. Modyfikuj, a i kolor, to nie chcę. Użyj, tak, potrzebuję go. Dobra, jest dobrze. Wejdź. Nie wiem, czy będę umiał tym latać, ale zobaczymy. No, no. A to mi nie zależy. Jak chcesz mi... O nie, Herk. Ty gnoju. Co za petnik, no. Musiał mi zabrać. Czyli mogę mieć nieskończoność tych śmigłowców, na to wychodzi. Chyba tak. Jak się tym steruje? W górę spacja, pochyl... Okej. Okay. Swobodny widok. Dobra, dobra, mam plan. Nie trzeba się rozpędzić na pełnej chyba. I potem jakoś... Jakoś chyba odfrunąć, mam wrażenie, albo... Mogę wyjść w ogóle z niego? Wydaje mi się, że chyba w powietrzu będę mógł się z niego spuścić. I użyć od razu wingsuitu albo spadochronu. Mam nadzieję, że dam radę tak się rozpędzić. Jeszcze w górę. No nie wiem, czy to zada dużo obrażenia. Bardziej bym celował w te takie jakby samoloty, a nie helikoptery. Że one byłyby w stanie coś tam zrobić. Chyba, że nie no, RPG-iem to nie da rady tego wsadzić. To jest za duże skurczybyńsko. Wiesz, jak się tak rozpędzamy? Może dałoby radę, ale kurczę, no nie wiem, zobaczymy. Byłoby dobrze to zrobić. To wydaje się być zajebiście dobre zadanie. A też podobają mi się strasznie te wizje Faith. Mam nadzieję, że ich będzie więcej niż tych wizji Jacoba. I też nie wiem, czy jakoś specjalnie muszę w ten pomnik tutaj trafić, czy nie trafić. Ciekawe sobie było, jakbym zniszczył najpierw ten pomnik, zanim miałem wizję Faith. Yo,
Kurde. Ja nie mogę. Czy już wiem, że da radę to zrobić helikopterem? Tylko, że będę musiał jeszcze dalej to chyba puścić. Tak mi się coś wydaje, bo niestety... Tutaj coś nie zadziałało, ale... Zobaczymy co, no... Definitywnie za blisko to zrobiłem, też nie spodziewałem, że w środku tego posągu ktoś będzie. A to wychodziło, że tam byli ludzie normalnie. I że to też zależy od tego, w jaki element tego posągu trafię. Wydaje mi się, że chyba nie. Ja też się bałem, że jak za daleko wysiądę, to ten helikopter nic nie zrobi, a tutaj... A, dobra, nie mogę kółka broni na razie wybrać, bo wziąłbym możliwe, że jakieś twarde bomby. Bo amunicję nawet nie ma co tutaj strzelać, według mnie. To jest marnowanie jedynie pieniędzy. Spróbowałbym to tymi bombami jakoś wysadzić, tylko że najpierw by się przydało tych przeciwników zniszczyć, tylko że... Nie będę w stanie, bo oczywiście... Pewnie helikoptery nie wylądują, jak już wyląduje, to mi go zniszczą, więc to... Mi się na razie nie uśmiecha. Czy byłoby tutaj jakieś... O, tam jest chyba... Spluwa do wynajęcia. Bo zależałoby mi na... Na zdobyciu tych punktów jak najszybciej. Takie tych punktów szybkiej podróży, jak to byłoby. Też dość ważne. Ratowano cywila, nie mam pojęcia jak. Do góry i pełna rura, wysiadka. Lera, ile tutaj jest? Hark? Chodź tu do mnie. No, zniszczymy to, ja już widzę, jak to można łatwo zrobić. W te fundamenty walniemy bomby wszystkie, jakie mamy. Czyli damy radę tak zaaplikować. Bo to już są RPG-i, dobra. Nie wiem, czy on się na mnie nie przewróci. Nie mam już strzał? Czy punkty talentów? Bardzo dobrze. Snajperkę poproszę. Pęk! Pęk! Ale to jest zajebiście mocne. O, cholera. Kurde. Czy Harek mi tutaj pomoże kiedyś? O nie, na blisko. Dobra, jeden po drugim musi paść. Jeszcze lepiej. Harek jest niby tutaj po lewo. Jak ci snajperzy u góry. Chyba, że w jakieś inne miejsce muszę mu trafić. Nie żeby się przewrócił, tylko żeby w ogóle go zniszczyć. Wiesz, że są ci wszyscy przeciwnicy, no. Muszę mieć jakąś perkę na to przeładowanie, bo to już mnie tak denerwuje. Że trwa pół godziny. Jak mnie by ktoś wybił jeszcze? Vipek się znalazł. Albo Vipka. O, Herk dobrze celuje. Pięknie. Niech to zniszczy, będzie zajebiście. Chyba atakuje ten pomnik już, bo dałem mu taki rozkaz chyba. Pomnik, taki, proszę cię. Może mu w głowę trafimy i będzie jeszcze lepiej. Wiem, że trzeba mu w te fundamenty trafić, aby on się przewrócił, ale chyba niezbyt. Jest, zrobione. Trouble. I got an idea.
Faith keeps her personal copy of Joseph's ramblings inside that thing. Climb inside that statue and burn those papers. Show her what happens when you fuck with the wrong people. Leczenie, proszę. Jest git. O nie. Dobra, wchodzimy szybko. Powiem, że misja bardzo ciekawa. Tylko, że to niszczenie posągu jest trochę takie słabe, bym powiedział. Jaki snajperinio z tego rewolweru. Proszę wszystko, co tutaj macie. Kurczę, jak teraz tam wejść? Wyszli na najwyższe piętro. Okej. Jakaś winda była, czy jak? Przy zbliżaniu śmigłosu to chyba nie problem. Jak mam tam się dostać na najwyższe piętro? Pewnie helikopter jeszcze. Ostrzegała nas przynajmniej. Naprawdę? To przeleciało z centrali centymetr koło niego? Tego już nie wybronił. Tutaj jest drabina, okej, nie zauważyłem jej. W centralnie koło niej stałem przecież. No jestem głupi. No posrałem, że w środku pomnika, kurczę. Przeciwnicy mają bazę, no. Dobra, damy radę chyba zrobić. Czy ja przypadkiem tym nie... Aha, czyli tym aktywowałem winę, dobra. Czy chodzi o Josepha? Wydaje mi się, że chyba na pewno tak. No to dobrze. Jak tak mówi, to chyba jesteśmy na dobrej drodze do zrobienia tego. Coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie. To gdzie może być ta aktywacja? A, tutaj dobra, wchodzimy. Aha. Aha. To było ciekawe. Zepsuł to skrypt chyba. Safe'ik, który chcę na pewno otworzyć, bo tutaj skoro to jest takie miejsce, to wydaje mi się, że tutaj może być zajebiście dużo pieniędzy. Pewnie da za nam minus $10 i mam się z tego cieszyć. Dobra. Nie trzeba chyba zmodyfikować też... A, 250, chociaż tyle. Nie trzeba też chyba zmodyfikować naszego RPG-a, mam wrażenie. Na jakiś lepszy celowniczek. Byłoby przyjemnie, albo na jakiś namierzany. Ale wydaje mi się, że raczej tego się tak nie da zrobić. Jezus, jak tutaj wysoko jest! Co jest? Spinaj się. Mamy to. Ha. Jego Biblia chyba, jakieś tam dane, czy co to tam już miało być. Chyba coś ważnego, skoro tak wysoko to trzymał, tak zabezpieczone. Księga Josepha to była, dobra. Fałszywy prorok ukończony. What have you done? His words. Don't you understand what he'll do to me? Czy my przypadkiem nie będziemy mieli kolejnej wizji? Wydaje mi się, że chyba nie, bo nie mam tych takich, nie wiem, motylków, co to tam już było. Więc dobrze. Pomnik mamy zniszczony i mogę odbyć szybką podróż do niego, to dobrze. Tutaj mamy doktora Charlesa Lindsay jako misję fabularną oraz... stawa o czystej wodzie. Może tą misję byśmy spróbowali zrobić, bo tutaj mamy szybką podróż do kempingu Moonflow. Zrobimy to. I ciekawe, gdzie teraz będziemy mieli te wszystkie wizje Faith. Wydaje mi się, że chyba to była taka jednorazowa wizja na tym pomniku, a resztę nie będziemy mieć na tym polu, gdzie mamy ten ekran wczytywania. Albo jeszcze gdzieś indziej. Takie mam wrażenie.
Don't you understand what he'll do to me? To już było, się powtarza niestety. Ach, garaż i... O, auto cybernetyczne. Wsiadaj, Herkule, i jedziemy do misji fabularnej. Dzięki, dzięki. Gdzie to zadanie teraz? Aha. I było oznaczone dziwna sprawa, ale dobra. Zbrojny konwój na rzece, misja poboczna, okej. Znisz kanonierki Faith. Okej. Czyli to będą te jej wybranki. No tak to powinno się odmienić, jak to są kobiety. Widłoruk, odkryte polowanie. Bardzo dobrze. Może kiedyś sobie zapolujemy, żeby zdobyć więcej pieniędzy, chociaż nie wydaje się. Ciekawe, że to by tak działo jak w czwórce, że zabójstwa słuku, gdzie skóra jest w ogóle nienaruszona, dadzą nam więcej skóry. To byłoby fajne. To mi akurat się tam podobało. W czwórce najbardziej chyba. O, mamy te pola, tak? Z tą błogością, jak ona to nazywa. Chyba tak. Zajebiście to wygląda. Nie wiem, gdzie zbytnio mamy ten ekran wczytywania, ale w sensie to miejsce, jak ono wygląda normalnie. Ale chyba to może być jej siedziba, mam wrażenie. Więc w porządku. Może coraz... Oj, bardziej mi się podoba ten cały wątek. Okej. Okay. Park geotermalny Mastodon. Mastodon. O! Czyli park jurajski taki jakby. Ja już myślę, że to będzie ta błogość, co tutaj rozpylona w tym powietrzu. Jednak na szczęście nie. Więc dobrze, więc tutaj na to wchodzi, że będziemy mieli identyczne wydarzenie jak w przypadku coraz to większych, można by powiedzieć, że punktów oporu. Tak jak w przypadku Jacoba, czyli im mamy więcej punktów oporu, tym tutaj zaczyna się bardziej denerwować i będzie dawała kolejne to pościgi, patrole i tak dalej. Jak to na razie wygląda? No terenu mamy mało odkrytego, ale o dziwo mamy bardzo dużo punktów według mnie jak na początek. To jest dopiero drugi odcinek z regionu Faith. Już mamy 2500. A jak wygląda sprawa z tymi punktami tutaj? Dobra, tutaj dostaniemy 600, tutaj 900, czyli to już będzie 1500. Czyli już będzie 4 końce, będzie nam brakować 9, więc no w porządku. Dlatego za te spluwy, które wyzwolimy, dostaniemy kolejne punkty. Jak i za te misje. Nie, to już chyba mam pokazane, tak mi się wydaje. Tego nie będzie pokazanego raczej. Więc wygląda to bardzo dobrze według mnie. Więc no na razie to chyba nie będziemy zaczynać kolejnej akcji. Na razie się wstrzymamy, bo nie chcę tych odcinków robić zajebiście długich. Więc region mi się bardzo podoba. Coraz bardziej się zaczynam wczuwać, mam wrażenie, w to całe tutaj, w tą całą błogość tutaj. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych wizji Faith, bo one akurat wybitnie mi się podobają. A jak też zobaczymy, jak tutaj walka z bossem będzie wyglądała, bo jednak z Jacobem było ciężko przez te jego ustraństwo, które nam sfiksowało mózg, a tutaj raczej będziemy pod mocnym wpływem twardych dragów. Więc póki co to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Do następnego odcinku. Siemka!